22 stycznia Komisja Europejska przedstawiła propozycję celów dotyczących redukcji emisji oraz udziału odnawialnych źródeł energii w miksie energetycznym Unii Europejskiej w 2030 roku. Czy można mówić o postępie w porównaniu z polityką klimatyczną wspólnoty do 2020 roku? No, trzeba sobie powiedzieć, że jest to postęp. Jest to postęp mówiący o tym, że powinniśmy się zbliżać do celów na rok 2050, które są wyznaczone na poziomie 80-95% redukcji. Natomiast w ocenie wielu organizacji ekologicznych, a zwłaszcza Climate Action Network, który jest największą siecią tego typu, jest to zdecydowanie niewystarczająco, że te cele mogą być zagrożone i że tak naprawdę widać z tego, że bardziej patrzono z punktu widzenia pogodzenia różnego rodzaju interesów poszczególnych krajów czy poszczególnego sektorów gospodarki, a znacznie mniej z punktu widzenia potrzeb ochrony klimatu, czyli nieprzekroczenia tych 2 stopni Celsjusza wzrostu temperatury, który może powodować dość poważne skutki klimatyczne. Można powiedzieć tak, dobrze, że poszło się w tym kierunku, ale zdecydowanie niewystarczająco. Co do celu OZE, który jest 27%, no sytuacja jest zdecydowanie mniej korzystna, gdyż wyraźnie tu widać, że jest to znacznie mniej niż można byłoby się oczekiwać. Unia Europejska nie wyklucza jednak, że pod pewnymi warunkami weźmie na siebie większe zobowiązania. Znaczy, chodzi tu o ograniczenie emisji gazów cieplarnianych. No są głosy, które mówią, no, że jeżeli się prowadzi negocjacje, to albo można czekać do ostatniej chwili i wtedy wyjść swoją propozycją. I takie stanowisko na przykład do tej pory przyjmował polski rząd. I w rozmowie z ministrem Grabowskim, który Koalicja Klimatyczna miała kilka dni temu, on podtrzymuje tego typu stanowisko, że nie powinniśmy się otwierać przed tym jak inni. No ale tu istnieje bardzo poważne niebezpieczeństwo, że nikt się nie otworzy i wszyscy będą czekać, no a klimat się zmienia. I rok 2015, kiedy niby miałoby to zapaść, to porozumienie globalne, międzynarodowe w Paryżu, no skończy się fiaskiem, jak wiele do tej pory tego typu szczytów klimatycznych. W propozycji Komisji Europejskiej zabrakło celu dotyczącego efektywności energetycznej. Dlaczego i jakie może mieć to konsekwencje? No to jest bardzo smutne, bo muszę powiedzieć, że zarówno przy formułowaniu celu roku 2020 nie ma wiążącego celu. W związku z tym jest to miękkie. I jak widać, ta miękkość została także przeniesiona na rok 2030, ale jeszcze w gorszej rozwiązaniu, bo w ogóle nie ma niczego. Mówi się enigmatycznie, że przy przeglądzie związanym z wdrażaniem dyrektywy o efektywności energetycznej do tego się wróci. No ale to jest wyraźny unik i wydaje mi się, że tu jest ten pies pogrzebany. Dlaczego ta efektywność, która wydaje się najprostsza, najłatwiejsza, no tak jak często używam określenia, jest jak sierota, bo nikt za nią nie stoi w sensie politycznym. Jeśli cele przedstawione przez Komisję Europejską staną się wiążące, co będzie to oznaczało dla Polski? Tak jak już wspominałem, jeżeli nie będzie na Polskę nałożonego w miarę znaczącego celu dotyczącego rozwoju energetyki odnawialnej, będzie ona kulała tak do tej pory. Innymi słowy, brak tego jest niekorzystny dla Polski, bo nie wspiera kierunku innowacyjnego, zmodernizowanego, tylko utrwala tą sytuację, która jest, która pewnie będzie lepsza, bo się wymieni stare na nowe, ale to nie zmienia istoty rzeczy, że to nie jest korzystne w dalszej perspektywie. Razem z celami na 2030 rok Komisja Europejska ogłosiła wiele dokumentów. Na co jeszcze warto zwrócić szczególną uwagę? Wydaje się, są dwa bardzo ważne rzeczy. I te rzeczy warto także podkreślać. Komisja przeprowadziła analizę kosztów, analizę cen energii. I wydaje się, że na to także należy spojrzeć, należy na to zwrócić uwagę. I widać wyraźnie, że w tym, co napisano, bardziej teraz mówi się o sprawach gospodarczych, a mniej o sprawach ochrony klimatu. A druga rzecz to jest także sprawa dotycząca gazu z łupków. Komisja złagodziła swoje stanowisko. Nie dążyć będzie do oddzielnej dyrektywy, która mówiłaby o sprawach środowiskowych,
wydobycia gazu z łupków, ale zastosuje mechanizm typu wytyczny, który jest znacznie słabszy. Mocniejsze prawnie uregulowanie no, spowodowałoby, że jednak będzie się o to bardziej dbać. Na dzień dzisiejszy jest poważne ryzyko, że o to się nie będzie dbać, jeżeli ten gaz byłby odkryty. Dziś trudno powiedzieć, bo skala wierciem poszukiwawczych w Polsce jest zdecydowanie niewystarczająca, żeby sobie na to pytanie odpowiedzieć.